Ten rok ma być dla nas rokiem doświadczeń. Pomysł jest prosty. Jedziemy w 3 miejsca ze Slow Hopa. W każdym gospodarze zaproponują nam udział w przygodzie. Chcesz przeżyć więcej? Buszuj z nami po Polsce. Kolejna przygoda prowadzi nas aż do Kotliny Kłodzkiej. Do Złotego Jaru dojeżdżamy zalesionym wąwozem. Na miejscu wita nas Małgosia, gospodyni Złotego Jaru. Budynek z 1925 roku od początku pełnił rolę guesthouse'u. Charakterystyczne przeszklenia zyskał dopiero w latach 50. 8 lat temu trafił w ręce Małgosi, która dba o to, by klimat tego miejsca się nie zmienił. Meble z lat 20., przedmioty z duszą i starannie dobrane dodatki sprawiają, że na każdym kroku czeka tu coś do odkrycia. Nawet jeleń, który wydaje się, że stał tu od zawsze, ma za sobą kawał historii. Gosia zabiera nas do kopalni złota. Jej mama kupiła upadającą kopalnię w latach 90. By otrzymać olbrzymi kredyt, zastawiła gospodarstwo, samochód, a nawet ukochaną krowę Brygidę. To tu, pod ziemią, będzie się działa nasza przygoda. Na zewnątrz upał 27 stopni, a w podziemiach tylko 8. Zakładamy czapki i ruszamy śladem podziemnych korytarzy. Poznajemy historię zbłąkanej żony górnika, który zaginął w kopalni. Po kilku dniach Gertruda wyruszyła na poszukiwania męża, ale nigdy z nich nie wróciła. Legenda głosi, że małżonkowie do tej pory szukają się pod ziemią. Wsiadamy do łódki i zwiedzamy zalaną część sztolni Gertruda. Widzimy, jak para wydobywa się z naszych ust. Na finiszu będzie jeszcze zimniej, bo Gosia przygotowała dla nas mrożącą krew w żyłach przygodę – morsowanie. Cztery stopnie – tyle wynosi temperatura wody w kopalni przez cały rok. Próbujemy kontrolować oddech. Podziemie sprawia, że czujemy się jak uczestnicy szalonej ekspedycji w filmie przygodowym. Ciężko naprawdę. No. Ale warto. Jeszcze w takim miejscu. Po lodowatej kąpieli marzymy o pierogach z jagodami i różanej kawie. Decydujemy się tu na posiłek w stojącej przed budynkiem Jaru szklarni. Dojrzewają w niej pomidory i miłość. To tu, w sercu Gór Złotych, zakochani mogą powiedzieć sobie sakramentalny tak. Do domu odprowadza nas słońce zachodzące za górami. Za nami ponad 1000 przebytych kilometrów i niezliczona ilość wspomnień. Przed nami więcej Slow Hopa do odkrycia.